What's up, Fox? Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzimy testy i pokażę Wam, w jaki sposób skonfigurować robota WorkX Landroid L1000. Ale to nie jest zwykły film. Pamiętajcie, że w moich testach zawsze robimy hardkorowe rzeczy. Wracaj do bazy, mordo. Spokojnie, poddam go niezwykle rygorystycznym wyzwaniom, tylko dlatego, żeby go albo sprawdzić, albo zepsuć. Więc to nie będzie zwykły test. No dobrze, przyjechała do nas paczka, wypakowałem wszystko, co było w zestawie. Z zamiarem kupna tego konkretnego modelu, słuchajcie, woziłem się jakieś półtora roku. No bo tutaj już cenę w zależności od modelu musicie liczyć, no nie w setkach, tylko w tysiącach. On kosztował w granicach 5000 zł. A że były raty 0%, no to myk, myk, czary mary, hokus pokus i jest z nami Landroid, a nie Ford Focus. W zestawie jest 200 metrów kabla. Ten kabel jest tak fajnie zwinięty w tym kartonie. Wystarczy, że będziemy go tylko ciągnąć i on się będzie nam automatycznie rozwijał. On nam posłuży do wytyczenia naszej trasy tego Landroida. Ja dodatkowo dokupiłem jeszcze 50 metrów kabla i szpilki, które są tutaj w zestawie. Trochę lipa, że są połączone tutaj takim plastikiem i to trzeba będzie wszystko odrywać, ale nieważne. Oczywiście mamy instrukcję i w tym przypadku mamy całą bibliotekę. Są takie kartony. To jest wycięty karton z obudowy, no z tego kartonu, w którym on przyjechał, tak? I radzę Wam tego nie wyrzucać, ponieważ tu znajdują się bardzo ważne szablony, które nam się przydadzą. Dalej mamy szpilki służące do montażu naszej bazy, do przytwierdzenia do podłogi. Oraz takie konektory. Te konektory możecie już znać z poprzednich filmów moich, ponieważ takimi konektorami łączyłem lampy ogrodowe i mówiłem, że takie same są przy Landroidzie. Tutaj mamy stację ładowania. Ładowanie jest boczne. W tym miejscu będziemy podpinać nasz kabel. To przejdziemy już na ogrodzie do tego. Oczywiście w zestawie jest hermetyczny zasilacz z hermetyczną złączką. No oczywiście to już nie jest hermetyczne, tak? Baterie. 20V 4A. I co ciekawe, ta bateria nie pasuje tylko do samego urządzenia, do samego robota. Ponieważ jak dobrze popatrzycie w internecie, to na takich bateriach firma WorkX, i od razu mówię, to nie jest odcinek sponsorowany, po prostu ja wybrałem tego robota o kurde, nie mam czapki. Zrobili taki patent, jak ma Makita, DeWalt, Milwaukee, czyli jedna bateria pasuje do różnych maszyn i ta firma w swojej ofercie ma ich bardzo dużo. Ja sobie nie wyobrażam na przykład wyciągać baterii z robota koszącego po to, żeby go podłączyć, nie wiem, do wkrętarki. A co najważniejsze, ta bateria jest wymienna. A co jeszcze ważniejsze, ta bateria nie kosztuje 2000 zł, tylko w granicach, nie wiem, 300, 400. Landroidy występują w wielu wersjach, do tam bodajże 500 metrów, 1000 i 2000. Ja wybrałem wersję do 1000 metrów. Jest to spowodowane tym, że mój ogród ma mniej niż 1000 metrów, ale nie chciałem, żeby ten robot wracał na międzyładowanie albo żeby mu zabrakło trochę mocy i tak dalej. Wolałem już przy takiej inwestycji dołożyć więcej, kupić robota, który ma zapas mocy. To jest najnowsza wersja WR147E1, czy jakoś tak. I na to zwróćcie uwagę, ponieważ on ma zupełnie inną budowę niż jego poprzednicy. Przede wszystkim obszar koszenia, szerokość koszenia to jest 20 cm. I układ tych kół oraz samych bieżników jest inny. On już nie ma tego problemu, który miały poprzednie modele, ale też nie wszystkie. On się nam nie klinuje, nie zakopuje. Oczywiście trzeba będzie przygotować ogród specjalnie pod tego robotę, do tego przejdziemy za chwilę, ale już jest zupełnie inna troszeczkę konstrukcja tego nadwozia. A właśnie już co do samego nadwozia. Robot może kosić na czterech wysokościach: 30, 40, 50 i 60 cm. To jest bardzo proste, bo tylko naciskamy i przekręcamy i jak widzicie, to robot wcale nie zmienia wysokości jakby w ten sposób. Tylko pod spodem podnosi się lub opuszcza tarcza. W tym miejscu mamy przycisk awaryjnego zatrzymania pracy robota. Panel kontrolny, to przejdziemy dalej. W tym miejscu mamy czujnik deszczu. Po tym kanaliku ścieka sobie woda i zalewa nam tutaj te dwa piny. W momencie, kiedy woda połączy je, po prostu dochodzi do, nie wiem, nazwę to zwarcie i robot wraca do bazy. Pinamy nasz akumulator. Spoko loko. Mogę go to teraz zrobić, on i tak nie ruszy. Port USB służący do upgrade'u, można to zrobić też przez Wi-Fi i boczne ładowanie. Natomiast zobaczcie tutaj, on działa tak jak odkurzacze, jak kojarzycie. Te takie automatyczne.
ponieważ uderzając się odbija i jedzie dalej. Oczywiście można go troszeczkę zmodyfikować i może teraz przejdźmy właśnie do tego. To jest pierwszy taki robot, z którym się spotkałem, który jest możliwość modyfikacji tego robota. Przede wszystkim możecie użyć Find My Landroid, czyli to jest takie anti-thief tracking, czyli moduł po prostu jakby GPS, że jak go ci ukradną, to znaczy on sam w sobie i tak ma alarm, PIN i tak dalej, ale w razie co jest. Dodatkowo mamy Ring Face, czyli to jest takie jakby wirtualne ogrodzenie, które możemy na przykład, tak jak w tym przypadku, wokół danego przedmiotu zrobić i on będzie omijał to ogrodzenie po to, żeby się nie odbijał, tak, lub nie najeżdżał. Dodatkowo, słuchajcie, mamy Stay Connected, czyli Radio Link, co to nam przedłuża długość sygnału Wi-Fi bodajże. No i to jest bardzo ciekawa rzecz, to jest ACS, czyli Avoid Obsolescence System. I polega to na tym, że w tym miejscu, tak jak tutaj jest, o, to jest dokładnie to, co widać z przodu instrukcji, znaczy się tej karty, pyk, instalujemy takie uszy i to jest sonar, który patrzy w tę stronę i wykrywa wszystkie przeszkody, które są i po prostu on nie będzie omijał, a nie uderzał. Ale zajrzyjmy pod maszynę. Już go wywracam do góry kopytami, ale zwróćcie jeszcze uwagę na ten napis. Cut. Chodzi o to, że to jest jeden z nielicznych robotów na rynku, który jest w stanie ciąć idealnie przy krawędziach. A to wszystko ze względu na to, że jest kamera za nisko. Pyk. Dlatego, że ułożenie tarczy nie jest na środku robota, tak jak jest to w większości przypadków, tylko jak widzicie, ono jest boczne. Czyli ten moment, oczywiście te noże, one się kręcą i są szersze, czyli po prostu on siła środkowa je wypycha. Jest taka różnica tylko niedokoszonego obszaru. Ja wam wytłumaczę, jak zrobić, żeby on kosił oczywiście wszystko ładnie. O co chodzi jeszcze w tej wersji, którą ja mam? Ma dwa kółka, a nie jedno. Jedno środkowe, które lubi się po prostu gubić. Druga sprawa. Cały robot jest wodoodporny. On może nie jest idealnie hermetyczny, ale jeżeli na przykład będzie stał na wodzie, to raczej na deszczu, raczej nic mu się nie powinno stać. Ja i tak w którymś z przyszłych odcinków zaję po prostu mu budę, bo szkoda mi go, żeby on stał na wietrze. Na wietrze też, ale i na deszczu. Lecimy dalej. Nie węże, tylko noże są oczywiście wymienne. On już jest brudny, bo ja przeprowadzałem pierwsze testy. Dalej, w tych właśnie miejscach, tutaj, no i tam od góry, wykręcamy te zaślepki i tutaj wkręcamy te wszystkie moduły, które są dodatkowo to, co wam pokazywałem w tej instrukcji. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało, ale wyjdźmy na zewnątrz i złóżmy naszego robota. Instalację zaczniemy od naszej bazy. W instrukcji napisane jest bardzo mądrze, a mianowicie, że każda godzina planowania to 10 minut mniej roboty w ogrodzie. Pokrótce, co nam będzie potrzebne. Przymiary i wycinając je, poprawcie tą perforację nożem, bo ja tego nie zrobiłem i zobaczcie, co się stało. On tutaj na pęku. Obieraczki to kabli albo nożyczki, to będzie potrzebne tylko dwa razy. Miarka, młotek, no i przymiar 80-centymetrowy, ponieważ co tyle będziemy wbijać nasze kołki. I tutaj jest dość istotna i bardzo ważna zasada. Jeżeli macie obrzeża wykonane z kostki, tak jak ja specjalnie zrobiłem te obrzeża, położyłem 130 metrów kostki, tylko dlatego, żeby robot dokaszał końcówkę. Jeżeli macie takie obrzeże, to trzymacie się 10 cm, czyli to są chyba w calach, 4 cale od krawędzi tej kostki. A jeżeli nie macie kostki, tylko tutaj jest skora i tak dalej, to musicie zachować odległość 26 cm, bo jeżeli zachowacie 10, to ten robot będzie wjeżdżał wam na korę, zagrzebywał się, tutaj robił różne tańce, hulańce i tak dalej, to nie jest dobre. Ja polecam zawsze założyć kostkę i wtedy macie pewność, że będzie wykoszony równo do krawędzi, a nie będziecie musieli tych krawędzi poprawiać. Ale teraz zainstalujmy bazę. Nasz model, aby wjechać, potrzebuje 80 cm. Na wyjazd potrzebuje 30, jeżeli ma skręcać w lewo. Jeżeli ma skręcać w prawo, to te 30 cm nie jest wymagane. W naszym przypadku będzie on po wyjeździe skręcał w lewo, więc musimy zachować tą minimalną odległość 30. Im więcej, tym lepiej. Baza musi stać na równej powierzchni, dlatego przytwierdzając ją do podłoża, poruszajcie sobie tak, żeby ta trawa wyszła przez te dziurki i wtedy ona nam się wyrówna.
Generalnie przykręcamy ją takimi szpilkami, które są w zestawie. Ja z uwagi na to, że w tym miejscu mam kostkę, to te dwie z czasem zobaczę, jak będzie szło. Jeżeli będzie potrzeba tutaj dodatkowego mocowania, to tutaj po prostu normalne dam kołki do betonu. Ale całą bazę przytwierdzamy właśnie tymi takimi plastikowymi kotwami. One są dołączone do zestawu i wkręcamy je po prostu kluczem do ziemi. Bazę mamy zainstalowaną. Zobaczcie, że siedzi ona naprawdę stabilnie. Nie wiem, czy będzie wymagane, żeby ją tu przykręcić. Zobaczymy z czasem. Natomiast teraz podłączymy ją do zasilacza. Jeszcze nie do prądu. Nie róbcie tego w tym momencie, bo potem będziemy podłączać drut. Na razie do zasilania. Jedna końcówka jest hermetyczna. W moim przypadku przechodzi ona dołem puszki. Wyjdzie sobie tu. U Was może to być skonstruowane różnie. Generalnie zasilacz ma chyba IP67, więc on jest, no może nie powiem, że wodoodporny, ale nic mu nie powinno być. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby cała ta konstrukcja jednak była osłonięta od wody. Tak samo nasz sam robot nie powinien stać na deszczu. Mimo to, że jest wodoodporny, to nie powinien. Ja mu później wybuduję budę w następnym odcinku, ale teraz, jak już mamy podłączone to do zasilacza, zasilacz nie jest włączony do prądu, to zaczynamy zabawę z drutem. Nasza stacja ładowania pod tą pokrywą ma dwa złącza. Czerwony i czarny. I teraz jest rozkmina, który to jest out. Nie, out to jest lewy. Czyli teraz tak, ponieważ kosiarka ma wyjechać w tamtą stronę, to tutaj podłączamy nasz kabel wyjściowy, tak, czyli tędy będzie wychodził, szedł tędy. Jak to robimy? Obieramy końcówę drutu, może się do tego użyć nożyczek, ją następnie ładnie sobie tutaj zakręcamy i wpinamy nasz kabel. Ci, którzy kojarzą, jak mieli głośniki stare, to tak się właśnie je zapinało. Zamykamy klapkę i teraz będziemy układać kabel. Do tego przyłóżcie się, żeby to było ułożone równo, żeby on nie daj Boga nie wyskoczył, bo kosiarka tędy przejedzie i po prostu przetnie nasz kabel. Widzicie, tu jest taki rowek, są takie specjalne zatrzaski. Cyk, cyk, cyk. I za chwilę wychodzimy nim z bazy. Dobra, na wyjazd mamy 30 cm, tak? Więc tyle odliczam w linii prostej. To jest 30 cm. Jest mniej więcej gdzieś tutaj. I tutaj zabijemy nasz pierwszy kołeczek. Na razie tylko tak roboczo. Cyk, cyk. I teraz słuchajcie, dojeżdżamy sobie do krawędzi na 10 cm. Czyli od krawędzi robimy 10 cm. Jest 10. I zabijamy następny kołeczek. Tutaj na początku trochę tego wyjdzie więcej, dlatego że po pierwsze ja się uczę, a po drugie musimy jakoś ładnie, swobodnie wyjechać z bazy. No i tak teraz z tym naszym drutem będziemy lecieć dookoła. Od razu trafiliśmy, zobaczcie, na załamanie kostki. Jak wykonujemy załamanie? Powinniśmy wykonać taki łuk, czyli wyliczmy sobie, tu załóżmy naszą dyszkę, tak, tu będzie też gdzieś dycha, o, i staramy się jak najlepiej odwzorować właśnie ten nasz narożnik, tak żeby ten łuk był taki jak najbardziej łagodny. No i tym oto sposobem robot wyjeżdża sobie z bazy, ma zachowaną tą odległość, jaką powinien mieć, czyli te 30 cm, następnie łagodnie dojeżdża do kostki, tutaj łagodnie zawraca i już teraz będziemy lecieć dookoła całego ogrodu, odstępując 10 cm od opaski, tak żeby jego koła jechały tu, a tarcza spokojnie kosiła nam tutaj krawędzie. Pewnie zastanawiacie się, czy ten kabel powinien być zakopany. Jest teoria mówiąca o tym, że go powinno się zakopać, inni mówią, że nie. Producent tego Landroida mówi, nie zakopujemy, zostawiamy go na powierzchni. Oczywiście go mocno dobijamy i dobrze jest nim tak troszeczkę poruszać, żeby on powłaził w tę trawę. Generalnie przed przybiciem tego druta powinniście sobie to ładnie wszystko skosić na, nie wiem, 3-4 cm, szczególnie te obrzeża, i dopiero pójść dopiero zacząć przybijać drut. Dobrze, drut czy kabel? Drut. No, to coś czarnego. Timelapsik i lecimy dalej, aż wrócimy do bazy. Nie, aż dojdziemy do kąta prostego, bo jego się inaczej robi, do tego nam posłuży ten oto trójkącik.
No i dochodzimy do pierwszego narożnika pod kątem prostym. Tak jak tam wszędzie, co widzieliście, rabaty są takie inne, półokrągłe i generalnie te spinki to ja robię na oko. 10 cm zachowuję, ale 80 nie, robię to rzadziej, żeby wytyczyć półkola. To co w momencie, kiedy docieramy do narożnika? No moglibyśmy zrobić tak i nic by się tak naprawdę nie stało, oprócz tego, że z czasem robot wracając do domu w tym miejscu mógłby nam tylnymi kołami zrobić taką nieestetyczną dziurę. I przemyśleli to, rozkminili to na patencie, jeżeli chodzi o ten trójkąt. Robimy tak. Dojeżdżamy sobie naszym drutem na dyszkę od krawędzi. Zabijamy go mniej więcej tak jak jest tutaj, 10 cm. Następnie od tej krawędzi, cyk, odliczamy sobie 10. Przykładamy nasz szablon, czekajcie, równo z tym. Tak. O tak, tak, tak. Idzie sobie nasz szablon. Tutaj przybijamy nasz trójkąt. I teraz wracamy kablem w tę stronę. Tu jest trójkąt, tu jest 10, czyli przybijamy w tym miejscu. Co zrobi robot? Robot sobie pojedzie tu. Tu się obróci i wróci do koszenia. Czyli nie zrobi takiego ruchu pod kątem prostym i nie będzie tak jak czołg się obracał, wyrywając trawę. Jeszcze taki jeden protip. W momencie, kiedy zakładacie drut, to co jakiś czas zróbcie coś takiego, że łapiecie go razem, zbijacie go od krawędzi bordera w tę stronę około metra, taki dajecie zapas, tylko one muszą być połączone razem, bo wtedy robot ich nie widzi, jeżeli one są bardzo blisko siebie. A to Wam daje zapas na następne jakieś tam poprawki w przyszłości. Ja jadę dalej i za chwilę dojdziemy do altany, gdzie będzie znowu takie właśnie heszkę w meszkę. No i dotarliśmy do altany. Problem jest tylko taki, że ja się bardzo łatwo podpalam. I tak wczoraj robiłem to do późnych godzin, już końcówkę. To robiłem po ciemku, tak żeby ta kamera kompletnie nic nie widziała. Dlatego mamy następny dzień. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyszło właśnie tutaj w okolicach tej drewutni i domku oraz co zrobić, kiedy na przykład na środku nam wyjdzie, nie wiem, kostka albo taki stopień właśnie betonowy. Więc zobaczcie, jak tutaj zacząłem kombinować. Cała historia zaczyna się w tym miejscu. Tu mamy kostkę i łączymy się obrzeżem właśnie tutaj z naszym kawałkiem już tarasu. To wszystko tutaj biegnie sobie kabel na tej samej odległości co wcześniej i tym się nie przejmujcie, że on tutaj wystaje. To wszystko zarośnie, nie wiem, tydzień, dwa, to wszystko pięknie pozarasta trawa. On, słuchajcie, tam wejdzie do środka, nie ma problemu. Chodzi tylko o to, żeby on był na tyle sztywny, zobaczcie, żeby nie wystawał za wysoko, bo jak będzie wystawał, to po prostu kosiarka go skosi, tak? No i tutaj patencik był prosty, małe, łagodne załamanie, lecimy sobie dalej cały czas drutem i tutaj zaczęły się dość małe problemy, ponieważ ten słup jest osadzony w takim miejscu, że zobaczcie, tu się kończy nam kostka, znaczy no ta płyta i robot no nie może tutaj przejechać za blisko, ponieważ no finalnie będzie o to zahaczał. Więc tak, w tym miejscu się zacząłem oddalać, zrobiliśmy tak, tu zrobiliśmy taki zygzak i schowany jest kabel pod kamieniem, za chwilę Wam pokażę, jak chować ten kabel. Tutaj następnie robot będzie sobie już wracał na kostkę, objeżdżał cały teren dookoła i tutaj musiałem wytyczyć taki łuk. Widzicie? Tu jest takie półkole zrobione, żeby on się tutaj swobodnie załamał. I teraz co z tym zrobić? Wyjąć płytkę, a kabel dać pod spodem, ponieważ tutaj jest przejście. I gdybym tego nie zrobił, to na 100% ktoś by to zaraz nogą rozwalił. I tu bym zwrócił uwagę tylko na jedną rzecz, że po bokach dobrze by było tą trawę, takie kanaliki zrobić, że tak powiem, ponieważ nie chcielibyśmy takiej sytuacji, żeby ten kabel po prostu, ten drut po prostu był zagięty tak mocno, żeby powodował nadmierne napinanie i finalnie po prostu przerwanie, tak? No. Analogicznie, tak jak wychodziliśmy, tak musimy wejść kablem, tylko że w kolor czarny. Tylko jest jedno ale. Jeżeli tu się zapali inny kolor lampki niż zielony, no to jesteśmy w dupie. 3, 2, jak trafię, 1. Jaki kolor?
na szczęście zielony. Ale co by się stało, gdyby ten kolor był na przykład czerwony? Znaczyłoby to to, że gdzieś nasz kabel jest przebity. I teraz bądź mądry i znajdź miejsce, gdzie on się przerwał. Dobrze, wszystko działa. Drut mamy ogarnięty, więc teraz pora, aby zacząć zabawę z robotem. Po pierwsze, robot musi być wyłączony i mieć wsadzoną baterię. I wklepujemy go tutaj na te dwie nóżki. Stacja dalej się pali na zielono, to znaczy, że ładuje robota, wszystko jest git. Nasz Landroid oczywiście ma swoją dedykowaną aplikację. I teraz ja Wam polecam jej używać, ponieważ przez nią ustawimy sobie, to się chyba nazywa AI, czyli taki tryb inteligentnego koszenia. Nie będzie Was interesować, kiedy musicie włączyć kosiarkę, ile ona ma kosić i tak dalej. Strefy możecie sobie potem poustawiać, ale chodzi o to, aby dokładnie, dobrze wszystko połączyć i ustawić. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. Po pierwsze, primo, łączymy się z siecią swoją Wi-Fi, która jest w zasięgu naszego Landroida. I pamiętajcie, musi to być sieć 2,4 GHz, ponieważ 5 GHz nie jest obsługiwane. Po połączeniu Wi-Fi ściągacie ze sklepu aplikację Landroid, zakładacie sobie tam konto, dodajecie swojego pierwszego Landroida i teraz jak uruchamiamy naszą kosiarkę? Przytrzymujemy włącznik. Docelowo on Was poprosi o PIN. PIN docelowy to jest po prostu kliknięcie tego wszystkiego do środka. Pierwsze, primo, co robimy, to wchodzimy w ustawienia, zjeżdżamy sobie na dół na taką funkcję APP Link, potwierdzamy, naciśnij OK, aby uruchomić APP Link. Potwierdzamy. I teraz działa i następnie przechodzimy do aplikacji. I dodajemy swojego pierwszego Landroida, skanujemy tutaj znajdujący się z tyłu na obudowie kod QR. Czekamy, aż połączy się z naszym Landroidem. Dobra, jest C3PO. I teraz czy on jest połączony przez Wi-Fi? Tak, jest połączony przez Wi-Fi, ponieważ w tym miejscu jest właśnie taki znaczek Wi-Fi. Ale teraz musimy sobie przejść do takiej zakładki jak mój trawnik. I tu się będą zaczynać teraz jaja. Może dziwi Was, że wróciliśmy do garażu, dlatego że będziemy musieli wprowadzić do naszej aplikacji pewne dane, które muszę stąd właśnie pobrać. Przede wszystkim najpierw rozmiar trawnika. Mój ma około 600 metrów. Teraz odpalamy funkcję auto schedule, tak? Czyli automatyczne koszenie. I tu zaczyna się magia. Najpierw wybieramy, jaki mamy rodzaj mieszanki trawy. W moim przypadku jest to trawa mieszana. Wybieramy teraz rodzaj gleby. W moim przypadku tak naprawdę albo to będzie na klej, na pewno nie, bo to jest ta glina. Silt to jest taka osadowa, a sand to jest piasek, ale w moim przypadku, patrząc też na tą tabelkę, to ten silt, znaczy na ten wykres tutaj jakby przekroju tej gleby, to ten silt będzie najbardziej pasował, a tłumacząc wcześniej to po angielsku, to wychodzi, że to jest jakaś taka ziemia przepuszczona. Nazwałbym to po polsku coś w stylu czarnoziemu, no i to by chyba najbardziej pasowało. I teraz następne, irrigation, czy mamy automatyczne nawadnianie? Mamy. Nutrition, tak? Czyli jaki mieliśmy nawóz posypany i do tego właśnie będzie Wam potrzebny internet, ponieważ musimy podać nitrogen, czyli N w tym przypadku, to jest azot amonowy. I trochę mi zajęło, zanim to rozkminiłem, w jaki sposób się to podaje. To jest ten skrót NPK, czyli nitrogen, fosforus, potasium. Ja to znalazłem w internecie i w moim przypadku jest to tak, 16, 5,2, czy dobra, to wpiszmy 6 i 6. Done, potwierdzamy. I teraz co my tu mamy? Multizone, na chwilę obecną nie, pokażę Wam, o co chodzi za chwilę. Mamy not work time off, niech on sobie to sam robi, i rain delay, opóźnienie po jakim czasie, jak zacznie padać, po jakim czasie on dopiero wyjedzie. Mi się wydaje, że 3 godziny, no to jeżeli tak ustawia aplikacja, no to na razie tak zostawmy, to będzie trochę metodą prób i błędów. Dobra, zapisujemy nasze ustawienia. No i teraz musimy się wrócić do naszego Landroida i go odpalić. Kosiareczka zaktualizowana, Wi-Fi połączone, harmonogram i te wszystkie ustawienia wgrane, więc nic innego, tylko możemy po prostu zacząć koszenie. Opuszczanie stacji i uruchamianie ostrza. Uważaj. Na początku ustawiamy go na 6.
przyszedł mi komunikat na telefon mówiący o tym, że właśnie kosiarka zaczęła pracę. I tak naprawdę po tej konfiguracji, którą ja wam pokazałem, nie powinniście z nią nic robić. Ona powinna działać autonomicznie, sama sobie wyliczać czas pracy, w jaki sposób ma kosić i tak dalej. Tutaj możecie zobaczyć ciekawą rzecz. W tle było widać, jak się odbijała od tego i zmieniała kierunek. Właśnie, w jaki sposób ona działa. Dojeżdża do drutu, widzi ten drut, tak? Więc się od tego drutu odbija i rusza pod innym kierunkiem. A to robi właśnie dlatego, tu jest trochę niepychło, tu jest wąsko, a robi to właśnie dlatego, aby za każdym odbiciem się od tego drutu kosić w zupełnie inną stronę. Po prostu odbija się od naszego drutu, wraca pod innym kątem i właśnie dzięki temu nasz trawnik zawsze będzie skoszony w różne strony, więc nie będziecie mieli takich pasków. Zobaczcie, jak ona działa i pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą trzeba przetestować. Nasz ziomeczek napotkał pierwszą przeszkodę i nie mówię tutaj o psie, tylko wjechał pod krzesło. No i niestety, jeżeli nie ma się tego czujnika ACS, to tak się będzie działo. Nie zawsze wszystko minie. Znaczy nic z tego nie będzie, tylko pożerywa trawę tylnymi kołami. A to wszystko jest twoja wina, podpuściłeś go, co? A może jednak, czekaj. No zobaczmy, co się stanie. Zobaczmy, czy da radę. No dawaj mordo, ogarniesz ten. No tak, pewnie, tędy to na pewno nie wyjedziesz. Idealnie. To jest takie miejsce, którego się trochę martwiłem, ponieważ tu jest bardzo wąski przesmyk. Ale widzę, że on sobie radzi. Jakoś sobie tu jedzie, jakby nawet wyczuł kostkę i ładnie to dokasza. Teraz chyba najważniejszy moment, który jakby sprawdzi to, jak bardzo przyłożyłem się do pracy, a mianowicie wyślę go do bazy. Baza jest tutaj, bardzo blisko. Zależy mi na tym, aby on przejechał tą całą ścieżkę. I zobaczymy, czy rzeczywiście dobrze ułożyłem ten przewód graniczny. Więc dom i wracaj na chatę, mordeczko. On teraz szuka przewodu, podjedzie tu. Znalazł przewód. I teraz będzie śmigał wzdłuż przewodu, dokaszając nam właśnie tutaj ten boczek. Dochodzimy do naszego trójkąta. Jest tutaj kąt prosty. Zobaczymy, jak się zachowa kosiarka. Cyk. No i co? No i się obróci. Trochę ta trawa jest za wysoka, widzicie? Ja ją mogłem troszeczkę niżej przystrzyc. O, ładnie ominął tutaj kawałek metalowej bramy. To jest kolejny moment, którego się boję, a mianowicie właśnie tutaj ta noga. Minie się kolego. O, dobra, trzeba troszeczkę poprawić. No, myśli, wycofał. Przejechał. Tak, tu trzeba troszeczkę poprawić. To widzę, że tam jest za duży kąt i zahacza. No jak na razie jest git, jest tylko takie jedno miejsce, w którym tam uderza, ale przejeżdża. No i tutaj teraz się zacznie za chwilę nasz taniec, a mianowicie dokaszanie właśnie i przejazd wzdłuż tego domku i altanki, znaczy no tej drewutni, którą robiłem. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego czary-mary i że pod tym kamieniem znajdzie ten drut i sobie bez problemu przejdzie. Patrzcie, jak on minął. Jak stary. Cyk. Cyk. Na milimetry. Tu robimy teraz kółeczko kolego. No. Do góry. Nawracamy. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Cyk, cyk. Kurde. Nic. Dobra. Dojeżdżamy do bazy.
I teraz czy się dobrze zatrzyma i podłączy przede wszystkim do automatycznego ładowania. Jest i on, podchodzi do pit stopu, piepca. Dzień dobry, działa. Dziękuję. Kilka hardkorowych testów. Pierwszy z nich to może to, co się stanie, gdyby jakimś sposobem na przykład nasza noga znalazła się pod Landroidem. Przestań. O nie, jedzie kosiarka, a ja tu położyłem nogę. Magia, co? Co w momencie jednak, gdyby ktoś chciał do niego się dobrać i go złapać, załóżmy, od przodu? Nic się nie stało. Od tyłu. Ręki tam głęboko nie wsadzę. Ale co w momencie, kiedy ktoś by wpadł na pomysł, aby go nagle złapać i podnieść? Zobaczcie, że momentalnie zatrzymała się kosiarka, wyskoczył komunikat do góry nogami, naciśnij start, aby zrestartować. Teraz zobaczymy, jak wysoko, pod jakim on kątem może się poruszać. Zobaczymy, jak wysoko się wezmę. A, jeszcze żeby na to mógł wjechać. Do góry nogami. Ty, ale on miał aż siłę wjechać na to. Czekaj. Przestawmy go w drugą stronę. Dawaj, wspinaj się. Zobaczcie. Jakbym go... Podnoszenie ruchu... ruch regulacyjny. Jeszcze raz, dawaj. Bez kitu, on ma, ja czuję w nim jakby moc, że on ma jakby moc naprawdę się ten wespnąć na to. Gdyby nie to, że ma ten czujnik obrotu do góry nogami, to bez kitu mógłby spokojnie pod taki kąt podjechać. Nie wiem, kto tak robi trawniki. Oczywiście nikt z nas nie chodzi po ogrodzie i nie sprząta zawsze zabawek psa, dlatego teraz przeprowadzimy test. Co by się stało, gdyby taka zabawka dostała się pod ostrze naszej kosiarki. Jeżeli oczywiście będę w stanie odzyskać tą kosiarkę. Tę kosiarkę to może też, ale tą zabawkę. Moje. Ciach. Leży sobie, to szybka zapomniała. Ostrze zablokowane, ruch regeneracyjny. Walcz, walcz maleńki, walcz. Tak jakby zaczepił ją i starał się jej pozbyć, wiesz? I nie włącza ostrza, dopóki nie zwolni się, nie przestanie czuć opór, co nie? Usterka silnika ostrza. Naciśnij start, aby zrestartować. Aha, bo to się tu wcięło. No dobra, wyzwoliliśmy zabawkę. To Shiba, zabierz ją sobie. Zobaczymy, czy już zepsuliśmy, czy nie. Naciśnij start. Start, ciach. Uruchamianie, uwaga. Działa, nic go nie boli. Czymże ja bym był, gdybym nie wytestował, czy rzeczywiście czujnik deszczu działa? Oczywiście nie spodziewamy się aż takich dużych opadów dzisiaj, ale załóżmy, że zacznie padać. No i co? A, szukanie przewodu granicznego, przestał kosić, dobra. A, czyli wraca do domu. Podjechał tam do tego przewodu, tam rozkminił, że on jest za daleko, więc pojechał tu, gdzie można wrócić do domu. I teraz powinien sam wrócić do bazy, się naładować i przeczekać 3 albo 4 godziny, aż nie ostygnie. Nie wyparuje mu woda z czujnika. Co się dzieje z tą trawą, którą on kosi, bo wiadomo, że jej nie zbiera. Zobaczcie, tutaj widać. Zostają takie malutkie kawałeczki. Co ciekawe, to z czasem działa jako kompost. Wiadomo, że raz tam na sezon trzeba to będzie wszystko jakoś wygrabić tamtym areatorem czy innym dziadostwem, ale generalnie on nie zbiera tak jak zwykła kosiarka, ponieważ kosi codziennie, no i automatycznie ta skoszona trawa staje się też nawozem. Jak do tego podejść i rzeczywiście jest to warte swojej ceny, bo przypominam, że to są no dość duże pieniądze. W tej cenie moglibyśmy sobie kupić, nie wiem, 3 kosiarki spalinowe i byłoby też spoko, tak? Natomiast przy tego typu zabawkach zauważyłem, że bardzo ważna jest precyzja. Musi być dobrze przygotowany ogród,
raczej powinno być wszystko równe, nie mieć dużych spadków. Ma na to wpływ pogoda. Zobaczymy z czasem, jak będzie, ale ustawienie drutu, przygotowanie tych obrzeży, to wszystko, to jest wiele takich szczegółów, które składają się na późniejszą jakość jego pracy. Ja myślę, że będę zadowolony, ale jeszcze nie będę sprzedawał kosiarki spalinowej, jeszcze ją sobie zostawię. No nie wiem, na swoim Instagramie poinformuję za, nie wiem, miesiąc, dwa. Myślę, że to będzie taki optymalny czas, żeby rzeczywiście powiedzieć, jakie były plusy i minusy. Generalnie za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę i napisać przede wszystkim komentarz lub na moim Instagramie Jakub Stankowski, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Dziękuję Wam za dzisiaj, to Shiba, chodź się pożegnać. Chipson, chodź. I na śledzia poszła. Cześć.